Mam już ziomka, którego miałem. Zostałem sam jak palec w tym bałaganie. Nie potrafię być już taki jak 1000 szpontów temu, więc odpalam ląd, by ugasić ogień gniewu. Nie wiem, czy stać nas na kolejny zryw i nie wiem, kim tak naprawdę byłeś ty. Chciałeś być VIP na Olimpie, wierzyliśmy w muzykę. Pamiętam ten zimny dzień, gdy się odezwałeś, ziom, i powiedziałeś, że powinniśmy zacząć robić sztos. To był styczeń, 2010 rok. Podesłałeś mi instrumentali gruby boks. Miałem wtedy remont w domu i mieszkałem u Zuzy. Pchałem bluzy molesty i materiał producencki, żeby spłacić długi, potrzebowałem pieniędzy. Chciałem spuścić z wątroby, też trochę żółci. Mówiłeś, że jesteśmy renegatami, też czułeś się niedoceniany, pragnąłeś zmiany. Powstał koncept, wydawnictwo na wiosnę. Wiedzieliśmy, że coś z tego wyrośnie. Powiedz, ile jesteś w stanie z siebie dać, czy naprawdę kochasz tak mocno aż, czy na pewno siłę w sobie masz, żeby wziąć to, co chcesz i im to dać. Nie mam już ziomka, którego miałem. Zostałem sam jak palec w tym bałaganie. Nie potrafię być już taki jak 1000 szpontów temu, więc odpalam ląd, by ugasić ogień gniewu. Nie wiem, czy stać nas na kolejny zryw i nie wiem, kim tak naprawdę byłeś ty. Chciałeś być VIP na Olimpie, wierzyliśmy w muzykę. Nie zdążyliśmy nawet zbić żółwia. Gdy myślę o tym, piwo śmierdzi jak denaturat. Miłość do muzyki wsiąkła w beton. Inni stoją i mokną, za późno, żeby zamknąć okno. Mijają dni i miesiące. Musiałem napisać to, by nie zapomnieć o tobie. Wykazać pokorę, posypać głowę popiołem. Bo jak cały ten świat, wiem, że też cię zawiodłem. Nie mam już ziomka, którego miałem. Zostałem sam jak palec w tym bałaganie. Nie potrafię być już taki jak 1000 szpontów temu, więc odpalam ląd, by ugasić ogień gniewu. Nie wiem, czy stać nas na kolejny zryw i nie wiem, kim tak naprawdę byłeś ty. Chciałeś być VIP na Olimpie, wierzyliśmy w muzykę. Jakże nudno i smutno być nieustępliwym. Jak łatwo niepotrzebnie rozczulać się nad samym sobą, nad swoją dumną, wszechwiedzącą nieugiętością. I komu to jest potrzebne?